Cześć. Były rzeczowniki, były czasowniki, przyszedł czas na mądre przymiotniki. Zapraszam. Żeby była jasność, nie chodzi mi o to, żebyście wciskali na siłę wyszukane słowa do każdego albo co drugiego zdania. Tego się nie da słuchać. Chodzi o to, żebyście w odpowiednich sytuacjach potrafili się nimi posłużyć, a także o to, żebyście rozumieli, co inni do Was mówią. Jacyś profesorowie, jacyś uczeni, eksperci, prawnicy. Czasem trudne słowa pojawiają się w książkach, więc chciałabym po prostu, żebyście je znali. Czyli chodzi mi o to, aby ułatwić Wam życie, a nie je utrudnić. Podobnie działa sieć Play, która też chce ułatwiać życie swoim klientom. Na pewno słyszeliście o tym, że UPC przeszło do Play. Z tej okazji fioletowa ekipa przygotowała rabat na abonament komórkowy lub internet światłowodowy. W najlepszym wypadku jedno lub drugie dostajecie na 2 lata za darmo. Link do strony, na której znajdziecie szczegóły oferty, jest w opisie pod filmem. A teraz jedziemy z mądrymi przymiotnikami. Zacznę od słowa arbitralny. Arbitralny, czyli narzucany komuś w sposób niedopuszczający sprzeciwu. Na przykład wybór, decyzja, podział mogą być arbitralne. A także bezwzględnie narzucający komuś swoje zdanie, czyli człowiek może być arbitralny. Zosia jest miłą dziewczyną, ale potrafi być też wybuchowa i arbitralna. Synonimem jest przymiotnik apodyktyczny. Ciekawe jest to, że słowo arbitralny powstało przez to, że nam się łacińskie określenia pomieszały. Formę wzięliśmy od arbitralis, co znaczy rozjemczy polubowny, a znaczenie od arbitrarius, czyli samowolny. To teraz bilateralny. Bilateralny, czyli dwustronny. Słowo pochodzi od francuskiego bilateral, dwustronny, dwuboczny. No i co może być bilateralne? Rozmowy, umowa może być bilateralna, kontakty bilateralne, stosunki. Z korpusu językowego PWN wynika, że to słowo jest używane zazwyczaj, gdy mowa o polityce, dyplomacji, negocjacjach. Dalej, efemeryczny. Efemeryczny, czyli krótkotrwały, szybko przemijający, nie pozostawiający po sobie śladu, nie wpływający na otoczenie. Słowo pochodzi od francuskiego éphémère, czyli przemijający, ulotny. I ono pojawia się też w biologii, ale skupmy się na języku ogólnym, a nie specjalistycznym. Co może być efemeryczne? Sztuka, obrazy, czasopisma, piosenki, jakieś ruchy, inicjatywy. Znalazłam też określenie efemeryczny mąż, czyli taki mąż, który przychodzi i odchodzi. To teraz eteryczny. To słowo ma kilka znaczeń. Na pewno znacie olejki eteryczne, czyli takie olejki, które mają bardzo przyjemny zapach i są wykorzystywane w aromaterapii. Ale też człowiek może być eteryczny. Mówi się czasem eteryczna blondynka. Kiedy to mówię, jestem taka rozmarzona, bo zawsze chciałam taką eteryczną blondynką być, ale coś czułam, że jest mi do niej daleko. Eteryczny, czyli delikatny, subtelny. Ale sukienka może być też eteryczna, czyli zwiewna. Rzeczy niematerialne też mogą być eteryczne. Na przykład myśl, zjawisko, zjawa. Jeśli chodzi o pochodzenie tego słowa, to rzecz jasna ma ono związek z eterem. Eter pochodzi od tego łacińskiego określenia i oznacza ono górne niebo, domniemana sfera ognia kosmicznego. Fakultatywny, od słowa fakultativ, czyli pozostawiony do wyboru, nieobowiązkowy. I w tym momencie znów przytoczę historię, którą usłyszałam na studiach. Robię to po raz kolejny, ale to zabieg celowy. Chcę po prostu, żebyście dzięki temu szybciej i na dłużej zapamiętali te wszystkie trudne słowa. Otóż, pewien student dorabiał sobie jako kierowca autobusu i kiedy jeden z pasażerów zapytał go, czy on zatrzymuje się na kolejnym przystanku, ten student odpowiedział, że następny przystanek jest fakultatywny, a 2 kolejne obligatoryjne. Oczywiście pasażer niczego nie zrozumiał. Z tej historii możemy wynieść wiele. Po pierwsze, przede wszystkim to, że nie należy trudnych słów używać w codziennych sytuacjach, bo to wprowadza niepotrzebne zamieszanie. Po drugie, uczymy się nowych słów. Fakultatywny, czyli nieobowiązkowy i obligatoryjny. No dobra, teraz zmienię kolejność i omówię słowo obligatoryjny. Obligatoryjny, czyli obowiązujący lub występujący bez żadnych wyjątków. Słowo to wywodzi się od łacińskiego obligatorius, czyli nakładający zobowiązanie prawne. A teraz coś zupełnie innego, czyli filuterny. To określenie oznacza figlarny, lekko prowokujący. Słowo pochodzi od filuta, czyli żartownisia. Człowiek może być filuterny, czyli taki skłonny do żartów i kokieterii, ale filuterny może być też uśmieszek, spojrzenie może być filuterne, oczy mogą być filuterne. To teraz będzie nieco trudniej i poważniej. Immanentny, czyli właściwy czemuś z natury,
nieodłącznie z czymś związany, istniejący wewnątrz, a tym samym nie wynikający z działań zewnętrznych, wrodzony. Słowo pochodzi od łacińskiego immanens, czyli pozostający w czymś. Gdybym chciała bardzo ładnie opowiedzieć o swoim kanale, powiedziałabym, że suchary są immanentną częścią, mówiąc inaczej. To teraz irrelevantny i relevantny. Irrelevantne jest to, co w danej sytuacji nie ma znaczenia, może być pominięte. Synonimy to błahy, poboczny, marginalny, nieistotny, nieważny. Często to określenie stosuje się w językoznawstwie, dlatego w niektórych słownikach znajdziemy informację, że irrelevantny to nieistotny dla funkcji komunikatywnej wypowiedzi. Relevantny to, jak się pewnie domyślacie, coś zupełnie odwrotnego, czyli ważny, mający szczególnie duże znaczenie. I te słowa występują w wielu językach, w angielskim, niemieckim, francuskim, czyli to internacjonalizmy. Internacjonalizmy to słowa, które występują w kilku językach i mają w nich to samo znaczenie. A, i przykład zdania. Nie sądzę, aby moje argumenty zostały uznane za relevantne w tej dyskusji, dlatego nie będę zabierać głosu. A teraz labilny. Labilny, czyli łatwo ulegający zmianom, chwiejny, niestały. Słowo pochodzi od łacińskiego labilis. Co może być labilne? Charakter może być labilny, elektorat może być labilny, ktoś może być labilny w nastrojach. Element jakiegoś systemu albo planu może być labilny. Lapidarny, czyli krótki, wyrazisty, zwięzły, treściwy. Pochodzi z łaciny, od słowa lapidarius, czyli kamienny. Pokazuję takie określenie, nie będę go czytać, bo na pewno się pomylę. To oznacza napis wyryty na kamieniu nagrobnym. Co może być lapidarne? Lapidarny może być czyjś komentarz, czyjaś wypowiedź może być lapidarna. Opis. Neurotyczny. W słowniku języka polskiego PWN mamy trzy definicje. Skłonny do reakcji nerwicowych lub cierpiący na nerwice. Występujący na skutek zaburzeń nerwicowych. Działający podniecająco, wywołujący niepokój. Przede wszystkim człowiek może być neurotyczny. Mówi się o osobach neurotycznych, o neurotycznej osobowości. Neurotyczna może być potrzeba miłości, styl pisania może być neurotyczny, sposób postrzegania świata. Werther wykazywał cechy neurotyka. W moich oczach jest on ikoną neurotyzmu. A, i to słowo najprawdopodobniej pochodzi z języka francuskiego. Oniryczny. Słowo pochodzi z greki od oneiros, czyli sen, marzenie senne. Zatem oniryczny to przypominający sen, marzenie senne, stworzony na kształt snu. Oniryczny może być klimat, nastrój, krajobraz. Można coś pokazać, przedstawić w oniryczny sposób. Narracja może być oniryczna. To teraz wracamy do realu i mamy tutaj słowo partykularny. Partykularny oznacza związany ze sprawami jednej osoby, wybranej grupy osób lub środowiska, nie ogółu. Także mający na względzie korzyść własnego środowiska, własnego regionu i tym podobne, a nie ogółu. Słowo pochodzi od łacińskiego particularis, a to słowo pochodzi od particula, czyli cząstka. Partykularne mogą być interesy, cele, sprawy. Kultura może być partykularna. Partykularny punkt widzenia, czyli wąski, ograniczony tylko do pewnego wycinka rzeczywistości. Dodam, że w słowniku wyrazów obcych PWN znajdziemy informację, że jest to określenie pejoratywne. Pejoratywne, czyli mające ujemny odcień, znaczenie, także negatywne. Najczęściej pejoratywne bywają określenia, znaczenia, zabarwienia. Coś może mieć pejoratywny wydźwięk. Pejoratywny pochodzi od pejoratywu. Pejoratyw to wyraz używany w celu wyrażenia negatywnej oceny kogoś lub czegoś. Pejoratyw pochodzi od łacińskiego pejor, czyli gorszy. To teraz pretensjonalny. Ja już o tym mówiłam, ale chętnie przypomnę, że pretensjonalny to nie taki, który ma wiecznie pretensje, lecz taki, który zachowuje się w sposób sztuczny, nienaturalny, teatralny, zmanierowany, próbując w ten sposób wyróżnić się wśród innych i pokazać, że jest lepszy niż w rzeczywistości. To oczywiście również jest określenie pejoratywne. Pretensjonalny może być sposób bycia, może być strój, fryzura może być pretensjonalna, także nazwa, tytuł. I to słowo do polszczyzny przywędrowało najprawdopodobniej z języka francuskiego. Repulsywny to jest bardzo ładne i wyszukane słowo, ale oznacza budzący wstręt, silną niechęć, odpychający. W języku angielskim mamy słowo repulsive i to słowo ma podobne znaczenie.
Co może być repulsywne? Człowiek może być repulsywny, czyli taki odpychający. Także siła może być repulsywna. Emocje mogą być repulsywne, choć tutaj już dotykamy języka specjalistycznego, a nie ogólnego. To słowo w ogóle nie jest jeszcze bardzo popularne, nie pojawia się zbyt często w takim powszechnym użyciu, ale wydaje mi się, że właśnie pod wpływem języka angielskiego to się może niedługo zmienić. To teraz transcendentny, czyli taki, który wykracza poza podmiot poznający, a zwłaszcza poza granice doświadczenia i poznania ludzkiego. Jest to termin, pojęcie znane przede wszystkim filozofom, ale wydaje mi się, że jest w powszechnym użyciu, dlatego warto to słowo znać. Pochodzi z łaciny. Transcendens, imię słów od transcendere, czyli przekraczać, postępować. Co może być transcendentne? Przede wszystkim Bóg. Także świadomość, rzeczywistość, prawda. Coś może być transcendentne, coś, czego nie potrafimy nazwać, określić, bo nie możemy tego poznać. No i na koniec trywialny, czyli mało wyszukany, pospolity, ordynarny, także oczywisty, banalnie łatwy. Słowo pochodzi od łacińskiego trivialis, czyli znajdujący się na rozstaju trzech dróg. Z czasem to zaczęło oznaczać coś zwykłego, pospolitego, ulicznego. Człowiek może być trywialny, język, jakim się posługujemy, przykład, który podajemy, wniosek, jaki wyciągamy. Mój tata często używał tego słowa, dlatego czuję do niego sentyment, mimo że jest to określenie pejoratywne. Dość tych pejoratywów, kończymy na dziś, są wakacje, odpoczywajcie. Przypominam, że link do nowej oferty od Play jest w opisie pod filmem. No i teraz suchar, immanentna część, mówiąc inaczej. Dlaczego mleko nie jeździ na koniu? Bo zsiadło.